Witam wszystkich w nowym roku. Na wstępie chciałbym ogłosić taki komunikat. Otóż Emil Koszty Budowy, ten kanał został zhakowany. Emil zaczął teraz nadawać swoje vlogi u Magdy na kanale Vlog z życia. No tak więc pewnie póki nie odzyska swojego konta, to tam będzie wszystkie materiały swoje umieszczał, tak więc no to prawda, zasięgi mam małe, ale może ktoś jest zainteresowany, tak więc zapraszam. Co więcej, no u mnie już jest wszystko pozamykane. Mam, można powiedzieć, stan surowy zamknięty. Okna pozabezpieczane folią. Mniej więcej coś takiego. Z zewnątrz wam nie będę tego pokazywał, bo dzisiaj strasznie wieje. Drzwi zrobione, oczywiście prowizorka. Drzwi ze złota. Płyty USB. Folii dorwałem z takiej folii typowo pod... Boże, zabrakło mi słowa. Pod szklarnie takie foliowe. Tak więc jest to folia dosyć gruba. Tyle, ile mi wystarczyło folii, tyle zrobiłem okien. Tutaj, tak jak widać, przy tym oknie dużym, tarasowym, większość jest deskami zabita. Taki akurat ścinek został, tak więc coś takiego dołożyłem. Zawsze jest dużo jaśniej. I co? No i powolutku sobie działam w środku z działkami. Zorganizowałem sobie kozę. Pali się. Rura wypuszczona przez deski. Nic się z tym nie dzieje, wbrew pozorom. Coś takiego. Tutaj, gdzie nie mam bloczków poskładowanych, to tutaj sobie układam ścianki działowe. Jak na razie tutaj w tej części będę miał wydzielone łazienkę, no i dwa pokoje po bokach. I dodatkowo jeszcze sobie zorganizowałem trochę miejsca tutaj z przodu przy wejściu na kotłownię. Kotłownię, wiatrołap. Tutaj jeszcze nie dokończyłem, jeszcze zabrakło mi troszeczkę zaprawy i chwilę czasu, tak więc dzisiaj to pewnie dokończę. No i będę leciał dalej ze ściankami działowymi. Jak pozbędę się troszeczkę bloczków, pewnie tutaj z tych palet, to lecę z oddzielaniem sypialni. No i dalej do góry. Będę się zatrzymywał pewnie na wysokości nadproży, żeby później już wszystkie nadproża położyć w jednym czasie. W środku nie jest źle, bo przy mrozach, które były tutaj wcześniej takie do minus 8-9 stopni, pewnie nawet czasami 10 było, to tutaj najniższa temperatura była minus 1, w porywach może minus 1,5 stopnia. Z tym, że nie było grzane przy tych minusowych temperaturach, nie było grzane w środku kozą. Chociaż ona i tak wtedy zawielenie podbijała, bo tak maksymalnie do 4 stopni. W tym momencie palę już od rana. Jest godzina, tak, no jakieś 25 minut. Już mi temperatura skoczyła o 2 stopnie, nie wiem, czy będziecie widzieć. Teraz jest 3 stopnie już, tak więc na dzień dobry miałem tutaj plus 1. Nie było źle. Oczywiście do zaprawy, do kleju będę dodawał, no i dodawałem już wcześniej, chemii, środków mrozoodpornych. I co więcej można powiedzieć? Z oknami jeszcze rozmyślam, jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji, czekam jeszcze na jedną wycenę. Jeżeli wszystko będzie już dograne, dopięte, to na pewno poinformuję i dokończę materiał na temat wysokości parapetów. Szczególnie tutaj tego w oknie kuchennym, żeby to się wygrywało wszystko ładnie. Tak więc myślę, że może jeszcze coś wrzucę, chociaż właściwie tych filmów na temat murowania to jest na YouTubie pełno. Tak więc zostaniemy przy tym, co jest, taka mała wrzutka, aktualizacja z budowy. Pozdrawiam, do zobaczenia, do następnego, hej!